Radosław Janukiewicz przed meczem Chojniczanka Radomiak Radom. Teraz ten tydzień chyba trochę jednak spokojniejszy u Was, tak? Po zwycięstwie na pewno trochę inaczej w tej szatni funkcjonujecie. No rzeczywiście wiadomo, że te zwycięstwa budują atmosferę. Wszyscy są pozytywnie nastawieni. Po tym zwycięstwie okazałem z GKS-em Bełchatów. Mamy nadzieję, że zaczniemy teraz seryjnie wygrywać i piąć się w górę tabeli. No właśnie, czego brakowało i dlaczego myślisz, że może właśnie teraz jest ten moment, żeby zacząć regularnie wygrywać w tych ostatnich naszych już domowych meczach? Ciężko mi powiedzieć. Wiadomo, że ta forma była niestabilna. Cały czas ciężko pracowaliśmy na to, żeby wrócić na odpowiednie tory. Mam nadzieję, że ten mecz z GKS-em Bełchatów był takim momentem przełomowym. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Myślę, że teraz na pewno będziemy dużo pewniejsi siebie. Mam nadzieję, że gdzieś tam zaczniemy naprawdę już punktować, wygrywać mecze przede wszystkim dla naszych kibiców, ale też dla siebie, bo wiadomo, że po każdym zwycięstwie morale rośnie, a to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Odpowiadasz za defensywę. Zostałeś wybrany przez naszych kibiców najlepszym zawodnikiem miesiąca sierpień, co tylko potwierdza, że miałeś naprawdę dużo do roboty. I pomimo może tego, że Chojniczanka jest jednym z tych zespołów, która straciła najwięcej bramek, to patrząc na przykład na twoją statystykę, jesteś bramkarzem, który ma najwięcej roboty w tym sezonie, bo bramkarza Wigier 43 obronione strzały. No trochę tego było. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. Na pewno jest to jakiś tam plusik dla mnie i motywacja do cięższej pracy. No cóż, no taki zawód sobie wybrałem. Nie ja wybieram ilość strzałów na mecz. Tej pracy jest sporo. Staram się wykonywać ją jak najlepiej i mam nadzieję, że tych czystych kąt będzie dużo więcej w przyszłości. A co za tym idzie, nasze wyniki się dużo poprawią. Miałeś okazję, no jesteś już trzeci sezon, więc trochę już tutaj u nas tego widziałeś. Miałeś przecież pierwszy sezon, gdzie ta Chojniczanka naprawdę traciła mało bramek, a w ostatnich dwóch gdzieś zdarza się tego więcej. Widzisz gdzieś może, gdzie jest ten problem, gdzie leży tutaj ta przyczyna? Dlaczego? No popełniamy za dużo błędów indywidualnych i to przeciwnicy skrzętnie wykorzystują. Ciężko znaleźć tak na gorąco jakąś przyczynę. My oczywiście mamy analizy z trenerami, analizujemy przeciwników, wiemy jak mamy grać, a wiadomo, że boisko wszystko zawsze weryfikuje i to tam się te najważniejsze rzeczy dzieją. No mam nadzieję, że mówię, no od tego meczu z Bełchatowem, no ta nasza gra defensywna całego zespołu pójdzie, no mówię, w dobrym kierunku i będziemy tej bramek tracić jak najmniej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję ślicznie.